Nazywam się Alan Finger. Nauczam jogi od ponad 38 lat. Jestem założycielem szkoły jogi. Wybrałem moich najlepszych instruktorów, by demonstrowali techniki odpowiednie dla każdego z Was. Jennifer Moniz pokaże dziś ćwiczenia, które pozwolą Wam wzmocnić mięśnie górnej połowy ciała. Będą to ćwiczenia na ręce, klatkę piersiową, ramiona i plecy. Przygotujcie dla siebie miejsce i ćwiczcie razem z nami. Szkoła jogi. Nazywam się Jennifer Moniz, a towarzyszy mi moja przyjaciółka Jean Kerner. Jesteśmy instruktorkami jogi. Znajdujemy się w okręgu Grand Lido na Jamajce. Dziś zajmiemy się wzmacnianiem mięśni rąk, klatki piersiowej, ramion i pleców. Większość z nas prawie w ogóle nie używa tych mięśni. Spędzamy czas za biurkiem lub kierownicą samochodu. Zaczniemy od pozycji kota. Palce opieramy przed sobą i zaczniemy od obracania kręgosłupa. Wdech i unosimy lewą rękę. W czasie wydechu opuszczamy rękę za sobą. Dociskamy miednicę do podłoża i rozciągamy kręgosłup. Wzmocnimy górną połowę ciała przez rozciąganie pleców. Popatrzcie na Jean. Siedzi pewnie na podłożu, a cały ruch napędzany jest przez mięśnie górnego i środkowego odcinka kręgosłupa. Głęboki wdech i wydech. Powoli zmieniamy stronę. W czasie wdechu unosimy prawą rękę, a przy wydechu opuszczamy ją za siebie. To powinno być wspaniałe uczucie. Rozgrzewamy tułów. Wdech, rozszerzamy klatkę piersiową. Wydech i pogłębiamy pozycję. Wykorzystajcie swój oddech i sprawdźcie, czy nie wyginacie się. Może uda się Wam wyprostować kręgosłup jeszcze bardziej. Dzięki temu ta pozycja będzie taka wygodna. Pozbądźcie się napięcia w tym odcinku ciała, zanim przejdziemy do następnych ćwiczeń. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Powoli prostujemy się. Jeszcze jedno ćwiczenie rozciągające wdech i unosimy rękę. Powoli uginamy łokieć i bierzemy rękę za siebie. Łapiemy się za łokieć drugiej ręki i dociskamy. Unosimy łokieć do góry, rozciągamy mięsień trójgłowy ramienia. Będzie nam potrzebny. Wdech i wydech. Powoli się rozluźniamy. Teraz druga strona. Wdech, unosimy drugą rękę. Wydech, uginamy łokieć i umieszczamy rękę pomiędzy łopatkami. Pamiętajcie, że staramy się unieść łokieć trochę wyżej. Pomagamy sobie drugą ręką. Popatrzcie na Jean. Od biodra aż po łokieć widzimy jedną prostą linię. Wdech i wydech. To wspaniałe uczucie. Powoli opuszczamy rękę. Przejdziemy do ćwiczeń siłowych. Prostujemy nogi przed sobą, ręce za siebie, palce skierowane do przodu. Zanim zaczniemy, rozszerzymy klatkę piersiową i ramiona. Zwykle wyglądamy tak. Pracujemy w odwrotnym kierunku. W czasie wdechu zaczynamy unosić biodra. Możecie ugiąć stopy. Jean jest lepiej rozciągnięta. Obciąga palce stóp w dół, ale najważniejsze jest to, że wydłuża kręgosłup. Rozciąga klatkę piersiową i ramiona, dociska dłonie do podłoża i unosi się. Jeszcze jeden oddech. Wydech i powoli opadamy. Przechodzimy do pozycji kota. Stajemy na czworakach. To dość trudna pozycja. Poddamy mięsień dwugłowy i trójgłowy ciężkiej próbie. Wdech. Unosimy lewą nogę do tyłu i za siebie. Wydech. Powoli uginamy łokcie i opuszczamy się w pozycji przypominającej pompkę. Jean ma dzisiaj więcej siły.
Wdech do góry, nie blokujemy łokci, mają być miękkie. Wydech i zatrzymujemy się. Czujecie, jak pracują mięśnie rąk? Wydech, zatrzymujemy się. Wdech i wydech, opuszczamy się. Wdech do góry, wyginamy się, podciągamy kolana do klatki piersiowej i opuszczamy brodę w kierunku kolana. Świetnie. Opuszczamy kolano na podłoże i zmieniamy stronę. Wdech, prawa noga do tyłu. Wydech, uginamy łokcie. Wdech, wykorzystujemy całą siłę, by się podnieść. Wydech i zatrzymujemy się. Głęboki wdech i wydech. I opadamy. Wdech do góry. Wiem, że to trudne, ale uaktywnijcie mięśnie. Wydech ostatni raz. Wdech do góry. Teraz przyjemna część. Podciągamy kolano do klatki piersiowej i wyginamy plecy. Opuszczamy kolano na podłoże i przechodzimy do pozycji deski. Cofamy najpierw jedną, potem drugą stopę. Ciało tworzy jedną linię. Nie unosimy bioder za wysoko, ani nie pozwalamy, by brzuch opadł za nisko. Jean wolałaby pozostać w tej pozycji. Nie pozwolę na to. Cofamy pięty. Zobaczycie, jaką wspaniałą linię stworzyła od ramion do pięt. Dłonie dociskają w dół, ale jednocześnie przyciągają je do siebie. Zapobiega to zaokrąglaniu się ramion. Świetnie. Wdech. W czasie wydechu przyjmujemy pozycję szataranga. Jeśli musicie, możecie opuścić kolana. Musicie trzymać je wyprostowane. Uginamy łokcie, powoli opuszczamy się na podłoże. Obciągamy palce stopy do tyłu i przesuwamy dłoń w kierunku talii. Pozycja kobry. Dzięki tej pozycji rozciągamy całą górną połowę ciała. Wdech i unosimy się. Poruszamy się w rytm oddechu. Wydech, powoli opadamy. Wdech do góry, łokcie do tyłu, rozciągamy klatkę piersiową. Wydech, opadamy. Wdech do góry i wydech do dołu. Przechodzimy do pozycji psa, dociskamy dłonie do podłoża i powoli staramy się wyprostować łokcie. Kolana pozostawiamy na razie na podłożu i patrzymy na swoje łokcie. Zwykle ludzie wykazują tendencję do odstawiania na boki. Ugnijcie je lekko i przyciągnijcie do wewnątrz i do przodu. Klatka piersiowa rozszerza się, ramiona pracują w dół i do siebie. Świetnie. Wyciągamy palce stopy do tyłu. Jeżeli czujecie się na siłach, uaktywnijcie nogi. Unosimy je. Czujemy, jak cały tułów pracuje. Jeszcze jeden wdech i wydech. Odwijamy palce stopy w kierunku podłoża, przechodzimy do pozycji psa, rozluźniamy ręce. Pozostajemy w tej pozycji i oddychamy. Ciało układamy w kształt odwróconej litery V. Miednica unosi się od koniuszków palców, aż po miednicę tworzy jedną prostą linię. Ta pozycja jest bardzo pomocna przy wzmacnianiu mięśni górnej połowy ciała. Uaktywniliśmy już mięśnie rąk, klatki piersiowej, ramion i pleców. Teraz możemy je rozciągnąć. Ręce cisną w dół i do przodu. Wydłużamy się i rozciągamy. Jeśli macie tendencję do przerostu, uważajcie na klatkę piersiową. Wciągnijcie ją trochę, ma tworzyć linię prostą. Jeszcze jeden oddech, cofamy pięty jak najdalej i rozciągamy nogi. Wydech i powoli opuszczamy kolana. Siadamy na piętach w pozycji embrionalnej, ręce za siebie. Splatamy palce dłoni w okolicy lędźwi, zaciskamy palce i wypychamy dłonie do góry. Korzystajcie z oddechu. W czasie wydechu możecie pogłębić postawę. Słowo yoga oznacza jedność. Ćwiczymy ją, by wprowadzić harmonię do naszego ciała i życia. Jestem Jen, a to jest Jean. Dzisiaj wzmacniamy mięśnie górnej połowy ciała. Przejdziemy teraz do pozdrowienia słońca. Jest to układ, który rozgrzewa ciało, ale jak się sami przekonacie, pozdrowienie słońca to ćwiczenie z wykorzystaniem mięśni górnej połowy ciała. Zaczynamy. Stajemy prosto.
Zaczynamy od pozycji góry. Paluchy stóp stykają się, reszta palców rozstawiona szeroko. Jean spogląda na swoje stopy, by upewnić się, czy stoi pewnie, zanim przejdzie do dalszych ćwiczeń. Składamy dłonie razem. W czasie wdechu wyciągamy ręce w bok i do góry. Pamiętajcie, dociskamy dłonie do siebie. Nie uginamy łokci, wzmacniamy je. Wydech, opuszczamy ręce w bok i powoli zaczynamy się pochylać. W czasie wdechu przesuwamy ręce w górę goleni i czujemy, jak ramiona oddalają się od uszu. Rozciągamy szyję. Wydech, skłon do przodu i przesuwamy prawą stopę w tył. Wdech, przesuwamy drugą stopę do tyłu i przechodzimy do pozycji deski. Zatrzymujemy się. Ciało tworzy linię prostą. Sprawdźcie ułożenie nadgarstków. Muszą znajdować się dokładnie pod ramionami. W przeciwnym razie będzie Wam bardzo niewygodnie w dalszej fazie ćwiczenia. Dociskamy dłonie w dół i do przodu, rozciągamy się, a jednocześnie pracują wszystkie mięśnie górnej połowy ciała. Wdech. Wydech. Opuszczę teraz kolana do pozycji chaturanga. Jean trzyma nogi wyprostowane. Zginamy teraz łokcie, opadamy na podłoże, palce stóp obciągamy do tyłu i unosimy się do pozycji górnego psa. W czasie wydechu przechodzimy do pozycji dolnego psa. Unosimy biodra, delektujemy się tą pozycją. Czujemy, jak rozluźniają się mięśnie górnej połowy ciała po ciężkim wysiłku. Dłonie uciskają w dół i do przodu. Pomoże Wam to w rozciągnięciu i wydłużeniu pleców. Uważajcie na klatkę piersiową. Jeśli jesteście dobrze rozciągnięci jak Jean, tułów może się wyginać w dół. Unieście go do góry, by stworzył idealną linię prostą od ramion do bioder. Wdech i wydech. Przesuwamy prawą stopę do przodu i ustawiamy ją pomiędzy dłońmi. Możemy sobie pomóc ręką. Wdech. Drugą stopę przesuwamy do przodu, ręce na goleniach. Obciągamy ramiona i wydłużamy kręgosłup. Wydech, skłon do przodu, rozluźniamy się. Wdech, ręce w bok, pamiętajcie, by były wyprostowane. Mięśnie pracują, dłonie dociśnięte do siebie. Wydech, jakbyście płynęli. Jeszcze raz. I wydech. Wciągamy brzuch i pochylamy się do przodu. Wdech, przesuwamy ręce do góry goleni, czujemy, jak kość ogonowa obciągnięta jest do dołu. Rozciągamy klatkę piersiową. Wydech, dłonie na podłoże i cofamy prawą nogę. Wdech, cofamy drugą stopę, przechodzimy do pozycji deski. Dociskamy dłonie w dół, czujemy pracę mięśni. Wydech, możecie się oprzeć na kolanach, ramiona do tyłu, łokcie do siebie. Głęboki wdech, przechodzimy do pozycji psa, dłonie dociskamy w górę. Widzicie, jak Jean rozciąga klatkę piersiową? Wydech, wracamy do pozycji psa. Zatrzymujemy się. Oddech. Pozycja psa to odpoczynek. Zobaczycie, czy uda Wam się pomóc sobie nogami. Jeśli napniecie mięśnie od rzepki po biodro i przesuniecie nogę do tyłu, mięśnie górnej połowy ciała nie będą tak napięte. W ten sposób jeszcze bardziej się rozluźnicie. Wdech i wydech. Teraz powoli przenosimy stopy w kierunku dłoni. Pozycja wachlarza. Stopy daleko od siebie, nawet szerzej niż pozwala na to mata. Dłonie opieramy na podłożu, stabilizujemy tę pozycję. Stopy odsuwamy w dół i lekko od siebie. Dzięki temu napinają się i uaktywniają mięśnie nóg. Teraz stawiamy lewą dłoń na podłożu, pod twarzą. Prawą rękę kładziemy sobie na plecach. To prawidłowa postawa. Za chwilę cudownie rozciągnięcie środkowy i górny odcinek kręgosłupa. Pamiętajcie, że skręt rozpoczyna lewa połowa ciała. Oddech, czujemy, jak klatka piersiowa się rozszerza i kurczy. Dzięki temu poczujemy się tak dobrze. Wdech i wydech. Opuszczamy rękę na podłoże, zmieniamy stronę. Drugą rękę bierzemy za siebie i poruszamy się wraz z oddechem. Pracują mięśnie górnej połowy ciała. Rozciągamy się, ale oddech jest cały czas bardzo ważny. Wykorzystajcie go, by bardziej rozciągnąć plecy, ramiona i piersi. Jean się uśmiecha.
Nie wiem, czy ją widzicie, ale naprawdę lubi to ćwiczenie. Wdech, wydech i opuszczamy rękę. Teraz stawiamy stopy razem i stajemy na czworakach. Przechodzimy do pozycji przygotowawczej do stania na głowie. Nie będziemy stawać na głowie, nie denerwujcie się. Na razie wzmocnimy tylko ramiona, żeby kiedyś móc na głowie stanąć. Jean oprze ręce na łokciach i ułoży palce obok łokci, by upewnić się, że ma wystarczającą ilość miejsca. Splecie dłonie razem, dłonie nie mogą być rozwarte. Musimy je zacisnąć. W tym ćwiczeniu nie dotkniemy głową do podłoża. Uniesiemy teraz kolana i miednicę nad podłoże. Poczujcie, jak rozciągają się plecy i ramiona, ale cały czas napinajcie mięśnie rąk. Obie te rzeczy należy robić jednocześnie. Jeśli jesteście dobrze rozciągnięci, zaczynajcie zbliżać stopy. Poczujcie, jak rozciągają się tyły nóg i tułów. Delikatnie. Wyrównajcie oddech, jak w pozycji wachlarza. Ułatwiamy sobie to ćwiczenie. Zaczynamy przesuwać stopy do tyłu. Przechodzimy do pozycji delfina. Powoli opuszczamy biodra, aż znajdą się w ułożeniu poziomym do podłoża. Podobnie jak w pozycji deski, zatrzymujemy się. Biodra nie mogą być ani za wysoko, ani za nisko. Tworzą jedną prostą linię od ramion do pięt. To wymaga sporego wysiłku. Wdech i wydech. Powoli opuszczamy biodra na podłoże i rozchylamy ręce do pozycji sfinksa. Rozluźniamy plecy, klatkę piersiową i ramiona. Przyciągamy dłonie do siebie i rozciągamy klatkę piersiową. Doskonale, wdech. Wydech, powoli opadamy, cofamy łokcie i ręce, przechodzimy do pozycji kłódki. Siadamy na piętach, ręce trzymamy wyprostowane, łokcie nie mogą być ugięte. Rozciągamy całą górną połowę ciała. Oddech dociera do wszystkich miejsc, które są spięte. Nieważne, jak daleko pogłębicie pozycję, ważne jest, by zachować formę i poprawnie oddychać. Mam na imię Jen, to jest Jean. Rozciągamy się w pozycji kłódki po intensywnym treningu rąk, klatki piersiowej, ramion i pleców. Siadamy po turecku i przechodzimy do skłonu w bok. Sprawdźmy ułożenie nóg. Stopy powinny być jak najbardziej podciągnięte w stronę pachwy. Kręgosłup prosty i rozciągnięty. Unosimy ręce w bok. Zaczniemy od lewej strony. W czasie wdechu unosimy lewą rękę do góry. Wydech i zaczynamy przesuwać dłoń w bok. Przechodzimy do pozycji. Ciało ma tendencję do garbienia się i skracania prawej strony ciała. Postarajcie się wyprostować obie strony i docisnąć miednicę do podłoża. Poczujcie własny oddech. Wdech i wydech. Powoli wracamy do góry. Zmieniamy stronę. Wdech i unosimy drugą rękę. Wydech, pochylamy się w bok. Spójrzcie na Jean, wspaniale prezentuje tę pozycję. Biodra dociska w dół, a palce dłoni wyciąga w górę. Wspaniale rozciąga tułów po tak intensywnym treningu. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Powoli opuszczamy rękę. Teraz unosimy obie ręce, splatamy palce i wyciągamy dłonie do góry. Rozciągamy się. Czujemy, jak wydłuża się nasze ciało. Rozluźniamy ręce. Jeszcze jeden wdech i długi wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech. Powoli opuszczamy ręce w bok. Stykamy kciuk z palcem środkowym. Nadgarstki spoczywają na kolanach. Zamykamy oczy. Siadamy prosto i wyciągamy się do góry. Wzmacnialiśmy dzisiaj mięśnie górnej połowy ciała. Zauważcie, że możecie teraz usiąść prościej, czujecie się silniejsi i lepiej wyglądacie. Dziękuję za uwagę. Thank you.
opracowanie.